Fryderyk Nietzsche nam pozwolił otworzyć tę panoramę nowego spojrzenia na rzeczywistość, na przeszłość, na kulturę, na religię, na siebie samych. I mieliśmy potem różne, wydawałoby się pozornie wykluczające się sposoby patrzenia na ten obraz, który dla mnie jest oczywiście pewnym pretekstem do tego, żeby w ogóle mówić o kulturze. I chciałbym zakończyć to nasze doświadczenie z wielością możliwych odczytań tego obrazu jako komplementarnymi i właściwie dopełniającymi się sposobami widzenia rzeczywistości. My o tym rzadko chyba myślimy, że używając tych samych słów jak Bóg, prawda, miłość, tradycja, Kościół, chrześcijaństwo, judaizm, wydawałoby się, że to są rzeczy słownikowo zdefiniowane. A jednak takie eksperymenty myślowe, takie eksperymenty z naszą wyobraźnią powinny nas nauczyć takiej podejrzliwości wobec używanych słów. To znaczy, żebyśmy się nie bali, wchodząc na przykład w rozmowę z kimś, kto inaczej te same słowa definiuje, żebyśmy byli wobec siebie uważni i zapytali się, co ty tak naprawdę przez to rozumiesz? Czym dla ciebie jest chrześcijaństwo? Czym dla ciebie jest Bóg? Albo czym dla ciebie jest ateizm? Dlaczego odrzucasz możliwość istnienia Boga, który właśnie dla ciebie jest raczej siłą opresyjną, raczej jest ograniczeniem możliwości poznawczych i odwrotnie. Jeżeli jesteś człowiekiem wierzącym, spotykasz niewierzącego czy ateistę, dlaczego od razu myślisz, że jest to człowiek zły z definicji? Bo nie uznaje norm, nie uznaje wartości, nie jest moralny, nie jest etyczny. To wszystko są pewne etykietki, które służą nam do upraszczania rzeczywistości, do niwelowania różnic. A tak naprawdę, i to jest właściwie cały urok tego eksperymentu, do którego Państwa zachęcam, żeby nie pozwolić się zamknąć w tym, co już wiem do tej pory. Żeby każdorazowo, każdą godzinę własnego życia, niemalże każde spotkanie, każdą przeczytaną książkę, każdy zobaczony film czy usłyszany utwór potraktować jako szansę na poszerzenie tego, co już wiem. Bo okazuje się, że najbardziej zdecydowane poglądy mamy na tematy albo na temat albo o ludziach, których albo nigdy nie spotkaliśmy, albo wiemy o nich to, co nam inni powiedzieli. I tutaj odwołam się do takiego dramatycznego tekstu, który wydaje mi się bardzo dobrze ilustruje to, co chcę w tym ostatnim naszym spotkaniu o nowym spojrzeniu na przeszłość powiedzieć. Chodzi mi mianowicie o Księgę Hioba. Jest ona jedną z najbardziej ulubionych lektur takiego wybitnego psychologa głębi Junga, który napisał wręcz książkę taką, Odpowiedź Hiobowi, gdzie bierze jakby w obronę Hioba i jego rację i trochę dyskutuje z Bogiem, czy naprawdę Bóg ma rację. Ale chodzi o to, żeby raczej samemu stać się takim Jungiem, który Carl Gustav Jung, który wszedł w polemikę z autorem biblijnym, żebyśmy my również weszli w taki konstruktywny dialog w ogóle z tymi głosami, które wokół nas rozbrzmiewają. I żebyśmy powiedzieli, jak to my rozumiemy. I wtedy się okaże, że to może być nowe, oryginalne odczytanie, ale również z jednej strony przypisując sobie i słusznie prawo do nowej, oryginalnej interpretacji tego tekstu biblijnego, gdzie mowa jest, krótko mówiąc, o tym, że Bóg jakby miażdży człowieka cierpieniem, tak? Bóg miażdży człowieka kolejnymi karami, pozbawia go wszystkiego. Najpierw jego dzieci, posiadłości, wreszcie zdrowia. I w momencie, kiedy Hiob się buntuje, bo przecież był człowiekiem posłusznym Bogu i pobożnym, Bóg zamiast mu odpowiadać, mówi: popatrz na stworzenie wokół ciebie. Kimże ty jesteś, że się buntujesz?
I to jest dość paradoksalne, że ludzie, którzy przyznają Bogu rację właśnie w tej samej księdze i mówią do Hioba, zamilcz, bo jesteś nikim, Pan Bóg mówi, nie mówcie tak. Hiob ma rację, on może się buntować, bo on ma swoją prawdę, która jest prawdą, której mu nikt nie odbierze, to jest prawda cierpienia. I mnie się wydaje, że mimo, że może te pogadanki, które wzięły pretekst tego wspaniałego obrazu, mają taką lekką formę, tak naprawdę rzecz jest niezwykle poważna. Dotyczy mianowicie tego, żebyśmy akceptowali wielość interpretacji rzeczywistości, żebyśmy ich nie wykluczali, bo nie wiemy naprawdę, co stoi za takim czy innym buntem, na przykład wobec Kościoła, albo wobec instytucji państwowych, albo wobec instytucji rodzinnych. Otóż tak naprawdę sądzę, że wiek XXI będzie właśnie wiekiem, który odkryje niepowtarzalność jednostkowego doświadczenia. Bo tak naprawdę nikt z nas nie ma recepty, nie ma ostatecznych odpowiedzi, bo po prostu takich nie ma. Ale to, że te odpowiedzi są cząstkowe, to, że one często się wzajemnie wykluczają, to wcale nie znaczy, że one nie mają racji bytu. Dlatego zachęcam wszystkich, żebyśmy z podejrzliwością popatrzyli również na własne odpowiedzi. Żebyśmy również podejrzliwie słuchali siebie samego, a nie tyle innych, a z zaciekawieniem słuchali, wsłuchiwali się w rację drugich. I wtedy się okaże, że tak jak Hiob, który właśnie powiedział na zakończeniu tej księgi, mówiłem rzeczy dlatego, bo mi inni powiedzieli, teraz sam doświadczyłem i wiem, mój Bóg żyje. To jest to paradoksalne doświadczenie Hioba, które jest tak naprawdę afirmacją istnienia Boga, ale może być też inaczej. Może być tak, że człowiek pod wpływem cierpienia, i tak było pod wpływem cierpienia, no nie porównywalnego zupełnie w okresie II wojny światowej, jakie spotkało miliony Żydów, którzy zginęli i tych, którzy przeżyli, że wielu z nich utraciło wiarę w Boga. Ale byli też tacy, którzy tę wiarę znaleźli. Więc tak naprawdę chciałbym zachęcić poprzez taką przewrotną może trochę lekturę obrazu Michała Anioła, w której Bóg stwarza człowieka albo człowiek stwarza Boga, żebyśmy się nauczyli właśnie cierpliwości wobec siebie nawzajem i przede wszystkim cieszyli się tym, że jesteśmy tak bardzo różni.